Serdecznie. To będzie typowy briefing, tylko i wyłącznie moje wystąpienie. Jest to 5 punktów, które Państwu przeczytam. Nie złożę rezygnacji. Byłoby to bez sensu i uwłaczało moim wyborcom. Jest to moja ostatnia kadencja i zamierzam ją odbyć godnie, ciężko pracując dla dobra mieszkańców i z nimi razem. Zarzuty tzw. grupy Madejowej są w większości bez sensu i nie zamierzam z nimi polemizować. Po trzecie, ponieważ jednak czytelnicy głosu Pomorza są w sposób aż nadto widoczny wprowadzani w błąd przez niektórych redaktorów na czele z Państwem Baleckimi, osoby kompetentne z ratusza będą prostowały błędy, a w przypadku braku reakcji głosu Pomorza będą kierowane wnioski do sądu. Proszę również o wysłuchanie kilku słów wyjaśnienia niektórych faktów. Po pierwsze, wskaźnik zadłużenia miasta może wynosić 60%, a na koniec 2011 zadłużenie kształtuje się w poziomie 54,26%. Nawet nie przekraczamy jeszcze 55%. Przypomnę, że zadłużenie na koniec 2011 roku, co również jest podawane różnie przez różne gazety, wynosi 230 846 000. Następna informacja, myślę, że ważna. Środki te zostały w ciągu ostatnich 5 lat, 2007-2011, wydane na następne modernizacje. No jest ich trochę, ale przeczytam oczywiście te najważniejsze. Termomodernizację budynków oświatowych. Jest to 17, blisko 18 milionów, z czego 5 milionów otrzymaliśmy z zewnątrz. Połączenie pomiędzy drogą krajową nr 6 a 216, ulica Padalewskiego, Przemysłowa, Kasprowicza, Sułkowskiego, Portowa, Mierosławskiego, Arciszewskiego, Kubalczyków, Jodłowa, Sucharskiego, Hołdów-Ruskiego, Koszalińska, Pytnerowicza i Martia, ruch nr Janów, razem 72,5 miliona, z czego ponad 10 milionów z zewnątrz osiągnęliśmy. Rewitalizacja traktu książęcego, która się kończy, 35,5 miliona, z zewnątrz 23,5 miliona. Budowa dwóch nowoczesnych sal gimnastycznych, 10 milionów. Budowa przychodni przy ulicy Łokietka, 4,5 miliona, a przychodni przy Westerplatte, 4,600, z czego 1,400 z tak zwanego funduszu norweskiego. Budowa parku wodnego, 57,7 miliona, z czego 20 otrzymaliśmy z zewnątrz. Odnowienie zasobów komunalnych, modernizacja kamienic z naszych środków 3 200 000. Projekt e-administracja i e-szkoła 2 800 000, z czego aż 2 200 000 z zewnątrz. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem, też z internatem, nie olbrzymim hotelem, wyniosła 10 500 000, z czego 4 300 otrzymaliśmy od ministerstwa. Szosa do Krępy i ścieżka w lesie, specjalnie o tym mówię, bo raz jestem krytykowany za to, że ścieżek nie buduje, a drugi raz chwali się w tym samym artykule dobrze właśnie ścieżki. Była droga, bo wynosiła 7 400 000. Dostaliśmy dofinansowania 3 200 000, 3 miliony od pana wojewody. W ramach schetynówki 200 tysięcy od pana starosty. Wyrażam nadzieję, że grupa pana Madeja i osoby kryjące się za nimi zechcą wziąć moje argumenty pod rozwagę. Już zastanawiam się, czemu ma służyć ta akcja, która przeszkadza wszystkim w dobrej i w miarę spokojnej pracy, która tak bardzo wszystkim nam jest potrzebna. Dziękuję bardzo.